wargi potrząsają głowami. Zaufam Panu, niech go Pan wyzwoli. Niech go cel, jeśli go miłuje. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę i pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy, uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy, idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Będę głosić swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Boże, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy przybliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiedzieć: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, aby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie górze, córze syjońskie: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięci oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. I ogromny tłum stał, słał swe płaszcze na drodze. Inni obcinali gałązki drzew i ścielili na drodze, a tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiedziały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Dziel między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja śpiesz mi na ratunek. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
wygłosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana wy, którzy się Go boicie, niech się Go lęka całe potomstwo Izraela.